dzisiaj z okazji konferencji prasowej dotyczącej muralu projektu Jakuba Wojnarowskiego, a dokładnie drugiego, czy trzeciego, albo czwartego życia tego muralu. Miło mi powitać autora projektu, czyli pana Jakuba Wojnarowskiego, współtwórcę Galerii Bebła Warszawa, pana Tomasza Platę, panią dyrektor Instytutu Teatralnego Dorotę Buchmut. I oddaję już głos. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że państwo przyszli, żeby posłuchać o tym, jak projekt pana Jakuba Wojnarowskiego, jak mural, mam nadzieję, uzyska inne życie i znajdzie się w przestrzeni publicznej inaczej niż myśleliśmy. Ponieważ myśleliśmy o tym przy jubileuszu 250-lecia teatru, kiedy angażowaliśmy artystów innych dziedzin, żeby o teatrze i dla teatru opowiadali, że murale, które planowaliśmy w tej strategii, będą się pojawiać w różnych miejscach i że w Warszawie taki mural będzie mógł się zdarzyć na ulicy Siennej. On się tam nie znajdzie, natomiast postanowiliśmy, żeby dzięki zgodzie autora, żeby projekt tego muralu zaistniał w przestrzeni publicznej z okazji Święta Teatru Publicznego, jeszcze bardziej publicznie niż to się miało zdarzyć w tym jednym miejscu. Chcemy go oddać publiczności. Chcemy go oddać przestrzeni publicznej na rozmaite sposoby. Projekt muralu będzie można, czy mural będzie mógł zaistnieć nie tylko w jednym miejscu, ale w wielu miejscach. Instytut Teatralny w porozumieniu z autorem i z Biurem Wystaw Artystycznych w Warszawie ogłasza takie otwarte zaproszenie dla wszystkich, którzy by chcieli, aby ten mural powstał w ich miastach. To zaproszenie znajdą państwo, jego treść, zarówno w materiałach prasowych, jak i na naszej stronie internetowej poświęconej jubileuszowi. Wszystkie szczegóły tego zaproszenia tam będzie można przeczytać. Generalnie chodzi o to, że zapraszamy do składania, do proponowania takich ścian, do tego, żeby instytucje, miasta, wszyscy chętni, którzy by chcieli, aby ten mural, który my tutaj też mamy, reprezentujemy ten projekt, mógł w mieście zaistnieć, mogą do nas takie oferty zgłosić. Tutaj mam takie grono, które tutaj właśnie państwo widzą, zadecyduje o tym, że kilka z tych, być może kilka, jedną, być może więcej niż jedną, Instytut Teatralny powstanie takiej realizacji sfinansuje. Do 20 czerwca czekamy na te zgłoszenia, czekamy na propozycje fantastycznych lokalizacji, czekamy na to, które z miast, które z instytucji będą gotowe na to, żeby projekt się pojawił w ich przestrzeni. Te, które dysponują przestrzenią i te, które będą chciały się zdecydować na taki gest w stronę teatru. To, że Instytut Teatralny sfinansuje jeden lub więcej niż jeden, bo to też będzie zależało od oczywiście kosztów, to zapewniamy. Natomiast ci chętni, którzy by chcieli namalować taki, żeby powstał taki mural na ich koszt, także zapraszamy do składania takich ofert. I będziemy wtedy każdorazowo tu w porozumieniu z panem Jakubem Wojnarowskim, takie mamy jego zapewnienie, adaptować projekt do przestrzeni, którą państwo zaproponują. I to będzie każdorazowo taka autorska wersja tego projektu. Zapraszamy. Może tych murali powstać nieskończenie wiele i ta inspiracja teatralna może się pojawić w bardzo wielu przestrzeniach. Druga rzecz, czy drugi obszar, gdzie chcemy, aby projekt zaistniał, to jest bardzo szeroko otwarta przestrzeń użytku, gdzie można wykorzystać dzieło.
pana Jakuba Wojnarowskiego. Jak można je wykorzystać? Na czym polega ta licencja otwarta? Też wszystkie szczegóły państwo znajdą tutaj na papierze i na stronie internetowej. Można wykorzystywać te formaty, te zaproponowane przez pana Jakuba Wojnarowskiego użytki w rozmaitych, jak państwu przyjdą do głowy, w rozmaitych okolicznościach, i proponujemy tutaj kilka z nich. Państwo zobaczyli, jak wyglądają te projekty na koszulkach, na torbach, na pocztówkach, na plakatach. Wszystko, czy mogą one sobie istnieć w takich właśnie formach, czy w takich właśnie przestrzeniach. Można z tego skorzystać. To jest w dostępie, do pobrania. Wszystkie pliki w formatach autorskich. Na to jest zgoda autora, żeby poszły w świat, żeby mogły publicznie istnieć w takich okolicznościach, w takich przestrzeniach, gdzie państwo zechcą je zobaczyć. Jaka była droga czy idea do tego, że przeżyjemy w teatrze, to nasze hasło jubileuszu 250-lecia przybrało taki kształt artystyczny, to o to poproszę, żeby opowiedział pan Jakub, a zapyta o to Tomasz Plata. Dzień dobry państwu. Ze swojej strony w imieniu Galerii BWO Warszawa dosłownie parę słów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się wypracować to drugie życie pracy Kuby. Nie ukrywam, że wydaje nam się, że to szalenie ciekawa forma, jaką ten mural, także właściwie nie mural, cała praca przybierze w przyszłości. Muszę się podzielić taką refleksją. My jesteśmy oczywiście galerią prywatną, wbrew nazwie BWO Warszawa. Reprezentujemy Kubę, ale zawsze szalenie nas cieszą te momenty, kiedy przełamujemy schemat, wedle jakich zwykle galerie prywatne funkcjonują. W tej chwili jako galeria prywatna rozdajemy sztukę właściwie za darmo, więc to jest szalenie. Zawsze cieszą te momenty, kiedy pokazujemy, że galeria prywatna może mieć także, czy spełniać funkcję instytucji publicznej w jakimś stopniu. Więc to jest dla nas bardzo satysfakcjonujący moment, też tak potwierdzenia pewnej roli publicznej, jaką galeria prywatna może odgrywać. Nie chcę zajmować zbyt dużo czasu, bo tak naprawdę chciałem podziękować Instytutowi Teatralnemu za to, że to rozwiązanie udało nam się w bardzo partnerski i fajny sposób wypracować dla pracy Kuby. A myślę, że tak naprawdę to, co dla państwa pewnie będzie najciekawsze, to jest to, żeby Kuba po prostu opowiedział, o czym jest ta praca, skąd się wzięła, jakie są źródła inspiracji, czym jest to oko, które patrzy na nas z projektu Kuby. Punktem wyjścia dla tego projektu był sam jubileusz 250-lecia Teatru Publicznego. Postanowiłem nawiązać do czasów, kiedy rodziła się idea takiego teatru, do epoki oświecenia. Stąd też wybór tej, a nie innej estetyki. Pomyślałem, że może warto właśnie nawiązać do takiej nawet nieco anachronicznej formy, przez to, że ona może być paradoksalnie dosyć świeża, i zwłaszcza jeśli ten projekt ma funkcjonować w przestrzeni publicznej, to taka estetyka może się przebijać przez ten natłok informacji i komunikatów, które w przestrzeni publicznej możemy spotkać. Postanowiłem zatrzeć trochę granicę tutaj między widzem i aktorem, tym, co oglądamy na scenie, a tym, co jest widownią. To oko, które spogląda na nas, jest trochę pytaniem o to, czy to my jesteśmy widzami, czy też może my występujemy na scenie i to nam ktoś bacznie się przygląda. Trochę przerzuciłem też pomost pomiędzy przeszłością a współczesnością, nowoczesnością, między sztuką z czasów początku nowoczesności, z wieku oświecenia,
tutaj trochę inspiracją były projekty wizjonerskiego architekta francuskiego Claude Nicolas Ledoux, który projektował między innymi monumentalny teatr i jest autorem słynnej grafiki przedstawiającej taką rozbudowaną, rozbuchaną architekturę odbijającą się w oku architekta, takiego wręcz demiurga. Z drugiej strony inspirował mnie surrealizm, zwłaszcza obraz René Magritte'a, również przedstawiający oko. Tutaj z kolei nacisk został położony na tą sferę iluzji, jakiegoś rodzaju niesamowitości. I w związku z tym można powiedzieć, że przerzucam tutaj pomost między realizmem i surrealizmem, świadomością, takim właśnie świadomym, racjonalnym działaniem wywodzącym się z oświecenia, a operowaniem w podświadomości, w tej sferze, która musi być wydobyta na powierzchnię przez sztukę. I takim miejscem wydaje mi się być teatr, takim miejscem spotkania, debaty nad sferą publiczną, w której może dojść do ujawnienia różnych mechanizmów, zjawisk, które pozostają ukryte, nieuświadomione. Powinien być miejscem dynamicznym i odzwierciedlającym w jakiś sposób otaczającą rzeczywistość. Także to oko jest też trochę takim zwierciadłem, taką ramą, oknem, przez które spoglądamy albo przez które jesteśmy obserwowani. Ja się niezwykle cieszę, że oddaliśmy sposób mówienia o teatrze publicznym w ręce artystów spoza teatru. Proszę, myśmy się nie umawiali. To jest idea naszego jubileuszu. Opowiedział pan fantastycznie o tym, czym jest teatr i czym jest przeżycie w teatrze i to, o czym chcieliśmy w ciągu tego roku opowiadać. Jak te oświeceniowe idee, które wtedy zostały jakoś fundowane dla teatru publicznego, jakie dzisiaj można zobaczyć, ale jakie też w jakim nawiązaniu do tego oświecenia. Można się tylko ucieszyć, że taka idea w takim kształcie artystycznym może być uwolniona do przestrzeni jak najbardziej publicznej rozmowy, jak najbardziej publicznej, publicznego przeżycia teatralnego. Jeśli mają Państwo jakieś pytania teraz lub za chwilę tam w kuluarach, to zapraszam. Nie widzę takich osób. Więc zapraszamy do składania ofert muralowych do 20 czerwca. Wszyscy zainteresowani, instytucje, miasta, ludzie, którzy dysponują przestrzenią publiczną, czyli tymi ścianami, na których mural może powstać, mogą się do nas zgłaszać, wybierzemy te realizacje, które sfinansujemy mniej więcej do końca czerwca, będzie wiadomo, jakie to będą, a wszystkich innych także, którzy są chętni do malowania za swoje fundusze, za swoje pieniądze, również do tego zapraszamy. Dziękujemy bardzo.